Witam serdecznie. Dzisiaj następny punkt reanimacyjny. Jest to punkt na dłoni, na kanale płuc, ale jest to punkt jelita grubego, jelita grube 4. Proszę sobie dłoń w ten sposób złożyć, żeby ułożyła się, tu szukamy teraz tego punktu, żeby ułożyła się tutaj takie połączenie, taka kreseczka, prawda? Tu jest, pokazuję tu, jak to wygląda. Teraz najwyższy punkt na tym, dobrze to widać, na tym wzgórku tu, najwyższy punkt. Tutaj. O, tak. Oczywiście ta dokładność jest potrzebna, kiedy wbijamy igłę akupunkturową. Wtedy to jest niezbędne, żeby ta dokładność była aż tak precyzyjna. Czyli tu szukamy. Musimy. O, widzicie tu takie uniesienie, i teraz największy. Najwyższy punkt na tym uniesieniu. To będzie tu. Można to zaznaczyć długopisem albo kropeczką. Ja sobie to tak zrobię. Tak. O, i wtedy mamy już ten punkt zaznaczony. Albo można bez kropeczki, wtedy tylko taki długopis, który tylko zarysuje nam. O, tutaj mam taki chyba długopis, i wtedy robimy to tak, żeby powstało wgłębienie tylko. Na przykład tak. Takie wgłębienie tu wtedy jest widoczne i wiemy, że to jest ten punkt. Oczywiście podczas akupunktury nakłuwamy dokładnie właśnie ten punkt, który sobie znaleźliśmy, i w ten sposób się igłę, no prawdziwą, bo to nie jest igła, tylko sprzęcik taki metalowy, a tutaj cieniutką igiełkę się wbija, może kiedyś pokażę. Natomiast ten punkt możemy rozcierać, bierzemy kciuk drugiej ręki i w ten sposób bardzo mocno, głęboko rozcieramy. Na intensywnie i dosyć długo, tak, parę razy rozcieramy, możemy też tak go troszkę pociągnąć. O, aż on się. O, i teraz mi się bardzo ładnie tu uwolnił, aż poczujemy tutaj miękkość. Tak jakby trochę powietrze zeszło. I w ten sposób ten punkt rozcieramy. Oczywiście bardzo dobrze jest też go nakłuć. Ale ponieważ tutaj nikt się nie uczy wkuwania, no to rozcieramy. Można też takim sprzęcikiem pokręcić. Można rozetrzeć w ten sposób. Tak. I zarówno w jednej, jak i w drugiej ręce. Prawda? I tutaj też. Ja już wiem, gdzie ten punkt, więc ja nie muszę już go szukać teraz, ale to byłby tutaj oczywiście, tak, do znalezienia. Kiedy rozcieramy te punkty? To jest punkt jelita grubego, tak jak wam powiedziałam już na początku. I najczęściej przy zasłabnięciu serca. Tak? Kiedy mamy arytmię, kiedy jest przyspieszone bicie, puls przyspieszony, kiedy jest osłabnięcie, kiedy nudności są,
z różnych powodów te nudności. To nie musi być nudność taka komunikacyjna, tylko jakaś taka nudność, prawda, żołądkowa. To też w tym czasie tutaj rozcieramy punkt albo nakuwamy. Jest on bardzo szybki do odzyskania rytmu serca prawidłowego. Jest bardzo szybki w przywróceniu takiej przytomności. Jak ktoś tak omdlewa, ale jeszcze nie zemdlał, prawda? To wtedy bardzo łatwo tutaj się rumieniec pokazuje na twarzy i bardzo szybko odzyskuje się taki prawidłowy oddech. Bardzo zachęcam do tego punktu, do rozcierania tych punktów właśnie w takich sytuacjach. Możemy też komuś w ten sposób pomóc, jak ktoś tam zasłabnie, czy źle się poczuje, czy tak trochę się, czy się nawet zdenerwuje, prawda? Zdenerwuje i pod wpływem tych nerwów jakoś tam zaczyna się źle czuć, to rozcierając komuś ten punkt, również przywracamy bardzo szybko, no oczywiście można sobie też, dlatego mówię komuś albo sobie, bo samemu sobie też w trakcie, kiedy jeszcze nie ma omdlenia, jest tylko złe samopoczucie, jak czujemy, że serce przyspiesza, że jest arytmia, że jest jakieś migotanie, to tym punktem możemy bardzo łatwo przywrócić prawidłowo rytm serca. Ale też komuś, wielokrotnie mi się trafiało odzyskać pacjenta tym punktem, nawet takich ludzi, którzy przypadkowo gdzieś tam w autobusie zasłab, czy ktoś tam u dentysty zasłab, to właśnie tym punktem, między innymi, bo jeszcze inne używałam, ale między innymi tym punktem bardzo łatwo kogoś przywrócić do prawidłowego funkcjonowania. Jeszcze też pokażę, że ten punkt, jak tak dłużej masujemy, to możemy też powoli, tak? Nie musi być to takie szybkie, gwałtowne. Takie szybkie, gwałtowne mogą być w trakcie rzeczywiście, jak ktoś nam schodzi, tak? Ale później, jak powraca, możemy to masować głęboko, mocno, ale też powoli, prawda? Nie musi to być bardzo szybki ruch. I druga ręka to samo. Rozcieranie. I takie rozcieranie, ściąganie. Ja jeszcze robię też tak. W ten sposób bardzo silnie rozciągam, żeby te punkty, tu w jodze też tak się robi, żeby te punkty właśnie tu ładnie rozluźnić. Dziękuję bardzo.